czy ta szopka, która wygrała w konkursie, podoba się panu? Tak, oczywiście, bardzo piękna. Jaki element szopki się najbardziej pani podoba? No najbardziej to chyba to światełko w tych drzwiach takich i w tym oknie. Taka atmosfera po prostu. Człowiek się tak przenosi gdzieś tam w te czasy, tej stajenki takiej niby ubogiej. A i te mury takie niby surowe, kamienne, a stworzy takie ciepło właśnie. To światło takie wydostające się właśnie z tych otworów, z tego okienka, z tych drzwi, to tak... Takie rodzinne ciepło po prostu się czuje, taką bliskość tej stajenki. No i ogólnie po prostu bardzo tak swojsko, tak naturalnie, nic wymyślanego, niby prostota, a coś takiego innego. Szopka w naszej tradycji ma miejsce w kolędach, w jasełkach i w naszym właściwie codziennym życiu. Szopka w biadolinach zapewne nie odbiega wystrojem od tych wszystkich pozostałych, które są po różnych innych parafiach. Ale w tym roku jest wyjątkowo, bo uczestniczyła ona w konkursie. Jest wyjątkowo, bo się okazało, że to młode pokolenie w naszej parafii wykazało tyle energii, takiej emocji, gdy patrzyłem, przyglądałem się, jak się zachęcają do tego głosowania. To właściwie no, było to krzepiące, bo to wskazuje, że oni rozumieją, że trzeba budować wspólnotę parafialną. Jak to się stało, że się tak wszyscy zjednoczyliście? No, dawno niczego nie wygraliśmy chyba w parafii, dlatego myślę, że ksiądz tej wikary wszystkich zorganizował i wszystko się udało tak, jak powinno. Super, dziękuję. A podoba się szybko? Jak najbardziej. Czy jest ksiądz dumny ze swoich parafian? Oczywiście, że tak, jak najbardziej, za te piękne głosy, których udzielili na naszą najpiękniejszą szopkę. A jak to się stało, że tak razem się zjednoczyliście? Bardzo szybko, kiedy widzieliśmy głosy, że zaczynają napływać, więc jeszcze bardziej się zmobilizowaliśmy do tego, aby głosować. Głosowało bardzo naprawdę dużo osób. Głosowali nasi znajomi, nasze rodziny. Głosowali oczywiście parafianie, ale także ludzie z zagranicy, z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Holandii. Głosy bardzo, bardzo szybko się rozchodziły i nawet kiedy uczestniczyliśmy w wizycie duszpasterskiej w ostatnich dniach, to ludzie bardzo sobie chwalili, że nasza szopka zwyciężyła, ale także chwalili się, że sami rozsyłali głosy do innych, aby też głosowali, więc takim oto sposobem udało się tak bardzo dużo głosów zebrać. Dlaczego w ogóle tworzymy w kościołach szopki? W ten sposób chcemy pokazać także tą piękną tradycję bożonarodzeniową, aby pokazać, że Chrystus, który narodził się w Betlejem, także tutaj w naszych kościołach możemy odkrywać te tajemnice Bożego Narodzenia, możemy przenosić się niejako do tego Betlejem tutaj w naszych kościołach, w naszych parafiach. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że właśnie Betlejem, który jest domem chleba, do którego może każdy przyjść, do którego może każdy wejść, jest takim miejscem, z którego możemy czerpać siłę, z którego możemy czerpać wszelkie potrzebne łaski do codziennego życia, w którym możemy się na chwilę zatrzymać, zagłębić nad tajemnicą Bożego Narodzenia, zrozumieć, przyjąć tę prawdę, zrozumieć, czym jest dla każdego z nas osobiście Boże Narodzenie. A jaka jest symbolika tej szopki? Symbolika tej szopki jest bardzo prosta. Widzimy, że szopka jest usytuowana jak gdyby z tyłu domu. Są schody do góry, po których można wejść. Widać, że pali się światło za drzwiami, pali się w oknie światło. To znak, że ktoś w domu jest. Do szopki prowadzi także droga, którą można dotrzeć do Betlejem, czyli dom chleba, droga, po której przyszli i trzej królowie, i po której przyszli pastuszkowie, droga, po której każdy z nas może przyjść do Betlejem, pokłonić się małemu dzieciątku. Przy szopce znajduje się także studnia, a więc taki symbol, że Chrystus jest wodą życia. Kto będzie chciał zaczerpnąć tej wody życia, może przybyć. Jest naprawdę przebogata ta symbolika i jeśli chcielibyśmy zastanowić się, zamyślić dłużej, to naprawdę możemy jeszcze więcej odkryć. Jest z nami tutaj główny twórca tej szopki, pan Piotr. Panie Piotrze, takie pytanie. Ile mniej więcej zajmuje tworzenie takiego całego dzieła? No, ponad tydzień czasu na pewno, to jest dość długo i ogólnie wieczory do późnych godzin nocnych, można powiedzieć, następnego dnia to czasu nam zajmowało. No i tym bardziej, że no, sam pomysł, mówię, no ksiądz
Ikary poddał tutaj ksiądz Marcin taki pomysł, no myśmy to doszukali się i pomysł przyszedł częściowo z internetu, ale powiedzmy wzór tej szopki, no resztę przyszło tu w kościele, można powiedzieć, no zostało takie po prostu pomysł i wykonanie, no to też trzeba było szukać tego, żeby to właśnie wyglądało tak, tak to wygląda, no mówię, wspólnymi siłami, tak mówię, no ja zrobiłem pewne rzeczy, co jestem w stanie, a reszta tego dzieła, co tu jest, no to są wykonanie w większości księdza wikarego, mówię tak, że tak powiedziałem. Nie tylko ma po prostu głosić Słowo Boże, ale sprawne ręce można zauważyć tu księdza wikarego właśnie w tym dziele. To jest także to jest wspólne dzieło. No my nie możemy zapomnieć o osobach, które nas właśnie wspierały, czyli po prostu zaniechaliśmy pewny dom gdzie indziej, a tu Dom Boży został zrobiony jak na piękne dzieło. No mówię, no na pewno żona, która nas tam zawsze wspomagała, moja tutaj właśnie posiłkami, żebyśmy nie ustali w pracy, no dzięki niej też powstało to dzieło. Także no wiele po prostu przyniosło wkład swojej pracy i ludzi tutaj, to nie jest tylko jednego czy dwóch osób po prostu praca, lecz no po prostu całej parafii, no tak samo no wsparcie głosami i to, że ten konkurs został wygrany, to jest bardzo dużo dla parafii. Powiedz, jak u Was młodych, w tej młodej części parafii wyglądała ta droga do zwycięstwa? Jak się angażowaliście? Co robiliście? U nas wyglądało to tak, że po prostu rozsyłaliśmy linki do znajomych i prosiliśmy, żeby też również rozsyłali tam do swoich, żeby po prostu się wszyscy zaangażowali w to i też udostępnialiśmy na Facebookach tam w relacji i w ogóle, także dosyć to ruszyło i się cieszymy strasznie, że się zaangażowali wszyscy. Tutaj już słyszałam, że udział w wygranej miała cała parafia, wszyscy się jednoczyli, wysyłali sobie. Właśnie jak się udało zachęcić, jak się udało no, udostępniać to wszystko? Znaczy w tym momencie to mogę powiedzieć tyle, że wszyscy razem zaczęliśmy wysyłać po znajomych, naszych parafian oczywiście. Każdy głosował za naszą szopkę, wiadomo, że widział tą szopkę, większość ludzi widziała tą szopkę, rozsyłali to znajomych i to było tak na zasadzie przyjaciel przyjacielowi. Każdy to widział, rozsyłał dalej. Także to była zachęta, to był spontan, to nie było nic takiego nakręconego, to po prostu był czysty spontan. Jest jakiś element, który się Pani podoba najbardziej w tej szopce? Znaczy na pewno ten efekt tego tła, gdzie to jest taka, można powiedzieć, biedna szopka biedna. To jest jednak urodził się w biednej szopce. Nie ma żadnych jakichś tam, nie wiem, bombek czy coś tam, świecidełek. Jest tylko typowo to tak, jakby wyglądało. Czy królowie, Pan Jezus leżący w żłóbku. Nic to nie jest ująć. Prostota.